Cześć, witajcie na kanale Rośliny Egzotyczne i Ciepłolubne. No przyszedł ten czas, że powoli trzeba się zabrać za wykopywanie aroidów z ogródka. U mnie na pierwszy strzał idzie jedna z alokacji Venti, bo mi się wydaje, że Venti i właśnie Zebrina są najbardziej podatne na te niższe temperatury. Inne alokacje, Cuculata, Portodora, są dużo bardziej wytrzymałe, natomiast Venti powoli, wydaje mi się, już trzeba ją chować, bo jak miała piękne liście, to też w tym momencie już zaczyna mieć odrobinę przeżółkłe i tak dalej. Więc na pierwszy strzał idzie Venti. Ta Venti miała, nie wiem, może z 5 cm, jak ją wsadzałem do ziemi. Chciałbym teraz właśnie specjalnie tą wykopuję, bo chcę sprawdzić właśnie, jak ona rozwinęła system korzeniowy. Jak mi się uda, to też za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda. No i udało się. Tyle, na ile to możliwe. Spróbuję Wam pokazać, jak wygląda system korzeniowy takiej alokacji Venti. Strasznie długie korzenie popuszczała. Udało mi się chyba bezinwazyjnie ją właśnie wykopać, bo ja tutaj mam strasznie takie fajne podłoże, które sam sobie zrobiłem. Właśnie na tym mi zależało. Oczywiście teraz będę się starał te najdłuższe korzenie oczywiście podocinam tak o 2/3, no i oczywiście wsadzę do jakiejś tam donicy i tak jeszcze sobie chwilę postoi. Donica się i tak będzie bardziej nagrzewać niż teraz już przy gruncie ziemia. Trochę wyżej ją postawię, mam takie półki na ogrodzie i zobaczymy, jak się będzie zachowywać. Pewnie jeszcze z tydzień, maksymalnie półtora, i wtedy gdzieś tam wyląduje na parapecie. A jeszcze jak wsadzę, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dzięki za uwagę. No i po zadoniczkowaniu będzie to tak wyglądać mniej więcej. Zobaczymy, czy nie będę jeszcze zmieniał doniczek na większe. Wszystkie w jednym rozmiarze, żeby potem mieć taki test, jak te wszystkie lokacje się zachowują, które, jeżeli mają już identyczne warunki wszystkie. Ale to jeszcze poczekamy, zobaczymy. Dobra, dzięki za uwagę. Cześć.